Moi mili, taka mała ciekawostka. Tak wygląda waterbus w środku. Połączenie z Dordrechtu do Rotterdamu. Niebywa okazja. Pozwolono mi wejść na sterówkę. Jak widzicie, sterowanie prawa-lewa odbywa się za pomocą joysticka. To jest ster. Oczywiście z przodu macie również radar, geomapę, mapa wodna. Tutaj dokładnie widzi swoją pozycję. Tutaj widzi ruch na radarze. I podstawowe instrumenty do świateł nawigacyjnych, prędkości. Prędkość przelotowa tej jednostki to jest 40 km na godzinę. Z kolei z Dordrechtu do Rotterdamu jest 25 km kanałem wodą. Sami zobaczcie, jak piękne view. To jest katamaran. Przepiękne maleństwo, musimy to przyznać. How big engine have? How many PK engine? 1000 PK. Yeah. No. 1500. 15 000 koni mechanicznych napędza tą jednostkę. To jest niesamowite. Tak jak widzicie, widoki urocze po środku portu. Można tak to określić, a jednostka przepływa. To jest niesamowite. A za chwilę jeszcze spytamy, czy posiada jeden silnik, czy dwa silniki. To jest katamaran. Podejrzewam, że ma dwa silniki po 750 koni, co daje łączną moc 1500. Tutaj sobie zobaczcie ster. Tak wygląda ster. Poczułem naprawdę mocne zatrzymanie. Przejdziemy sobie na tą stronę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak wygląda dokładnie mapa. Pozycja. No i tutaj oczywiście podstawowe przyciski do nawigacji. I stery. No oczywiście przypomnę wam tylko, taka ciekawostka, SB to jest sterburcie, czyli prawa strona jednostki, a BB to jest backburcie, czyli lewa strona jednostki. Jak widzicie, wskazóweczki się wychylają. Prawda? W stronę, w którą jest skręt jednostki. Widzicie? Tak wygląda. My właśnie parkujemy na... O, dziękujemy. Parkujemy na Steyr, czyli na przystanek. Tak wygląda przystanek autobusowy. To jest autobus wodny, jak sama nazwa mówi. Jak widzicie, tu jest kontroler prędkości. Za chwileczkę będzie pełny rewers, czyli cofnięcie do tyłu. Zobaczcie, dopływamy na neutralnym. I zapala się przycisk wsteczny. Teraz kapitan dokłada mocy do tyłu, żeby wyhamować jednostkę. Precyzyjne zatrzymanie.
i w lusterku, które posiada. Pokażę wam, jak to wygląda. Na wprost. Jest sobie lustereczko i w tym lusterku kapitan widzi, niczym w prawdziwym autobusie, czy dobił już do kady, czy nie. Jak i również, czy zostały cumy rzucone. Również tutaj na ekranie widzi personel swój i wyhamowany. This boat have two engines, yes? Two engines have. Yeah. So one engine 750 yeah. pk. Yeah. Caterpillar. Caterpillar. Yeah. Wow. This engine is something kind of ergonomic, eco, or eating a lot of consumption the mazut strictly, yeah? Because it's not to diesel, only mazut. Diesel. Diesel. So much more expensive. Lot of. Sorry. Nie zauważyłem. Kapitan liczy ilość ludzi wchodzących na pokład. I tutaj chodzi o to, że prawdopodobnie każde wejście osób i wyjście osób musi raportować, by wiedzieć w momencie wypadku, ile ma osób na pokładzie. Czyli to w ten sposób wygląda. So now you know how many people check in. If something happen, you know how many people you have in the boat, yeah? W chwili obecnej 23 osoby są na pokładzie. And two persons of the you and... Working people? Yeah. Oh, fun. Widzicie? Cuma została rzucona. Niesamowite. And next stop. And Rotterdam. Amazing word, sir. Thank you so much and the visit. I'm staying here. Wow, I have a lot of positive energy. Probably now people understand how working Waterbus Dordrecht met Rotterdam. Thank you so much, sir, and have a nice day.